Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Uncharted'a. Kontynuujemy nasz ogromny maraton, tym razem mamy piękną scenkę. Cóż, kiedy on pierdoli, a ty masz po prostu wszystko gdzieś i myślisz, czy nie wyjechać by w te cholerne Bieszczady. Wychodzimy z trybu fotograficznego i cóż, płyniemy. Żył według swoich zasad, przemierzył świat, zgarnął fortunę. A, jasne, tylko że pełno ludzi chciało go zabić. Daj spokój. Jeszcze nie wiemy, jaki finał miała ta jego historia. Kto wie, może koniec końców podjął słuszne ryzyko. No cóż, zobaczymy. Coś mam takie ciche wrażenie, że jednak na tej wyspie nie znajdziemy tego, czego szukamy. A jeżeli znajdziemy, no to cóż, na pewno nie dostajemy tego za friko. I trzeba będzie o to mocno walczyć, tak mi się wydaje. Stoimy w progu znalezienia czegoś wspaniałego. Jestem jednocześnie podekscytowany i przerażony. Nathan, tutaj! Że tutaj? O, jakaś wieża, dobra, faktycznie. Piracką ręką. Hehe, wzniesione piracką ręką. See what he did there? Dobra, uuu, panie, tu jest kurwa pół metra! Ty na główkę skaczesz, Nathan! Pojebało go! Dobra, jak tam dojdziemy? To jest kolejne pytanie. Widzę, że mamy tutaj parę... Nie, tam jest jakaś jaskinia, tylko czy tam się będzie coś znajdowało, czy... Dobra. Czy nie? Czy może gra po prostu właśnie daje mi taką piękną opcję dojścia tam na dwa różne sposoby? Jest i taka opcja. Hopa, hopa, tutaj wejdziemy. Nie wiem, czy nie doszlibyśmy tutaj dokładnie to samo miejsce. Czy i tak będziemy musieli to okrążyć i pójść tam? O, świetnie, dobra. Sobie tylko nadrobiłem trasy. Wydaje mi się, że możemy wejść tutaj i tutaj sobie hopnąć i wchodzimy na górę. Tylko czy to już jest to, czy to są jakieś takie niesamowicie skąd się tutaj wzięły schody? Jest taka szansa. No tutaj jakieś porządne konstrukcje były. To jest takie mocne podejście do tej wieży. Co my tutaj znajdziemy? Bardzo dobre pytanie. Most się nie urwał. Podejrzane. Za dobrze idzie. Dobra, wieża obserwacyjna. Aha, czyli mamy się wspiąć na nią. No dobra, okej. W górę. Może jakieś kolejne znaki, może jakieś kolejne mapy. Kto wie, co tutaj się będzie znajdowało. Tutaj możemy sobie wejść, jeszcze wyżej możemy wejść. A myślałem, że tabelka się do czegoś przyda, jednak nie. No hopaj, hopaj, tutaj drakon. No dobra, zejdźmy niżej, przejdźmy w prawo i teraz pozwoli mi tu wejść, na logikę. Tak, oczywiście, każdy by tak zrobił, no. Hurdur. Tutaj chyba za okno będziemy musieli wyjść, tak mi się wydaje. Co my tutaj mamy? Możemy się chwycić, o jak miło. Dobra, tu już chyba muszę podejść, standardowo. Tutaj bujaki mi się dzieją, ale dobra, jesteśmy w miarę u góry. Czy ja tutaj... coś tutaj mamy. Wygląda obiecująco. Świeci się mocno. Złote? Podpierdolmy to na łódź. Taki wielki kamień, na pewno nic nam się nie stanie. To jest jakiś symbol. Strzałka do góry, pseudo, co? Chevron, arrow? Coś jak strzałka kompasu. Oczywiście. I a co to za sila? Ty mnie nauczyłeś. Dobre pytanie. Wszystko wciskać. Popatrz tam. Ten sam symbol. O, faktycznie, wow. Kolejna strzałka. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Dobra, wychodzi na to, że pięknie jesteśmy prowadzeni do celu, tylko czy to jest... Chodź. Powiedzmy, łódź poprawny cel. Czy to jest poprawny cel, czy może doprowadzi nas do czegoś... Raczej nieciekawego. Bardzo dobre pytanie. No, bardzo dobry pomysł. Skoro już mogę się tu chwycić, to sobie zjedziemy na dół. Tak, tak raczej na luzie. Sporo tej liny mamy, co nieco zjedziemy, a tu już chyba mogę zrzucić. I przeżyję, przeżyję, panie. Ja bym tego nie przeżył, bitch, please. Dobra, wyturliksajmy się stąd. Teraz się ten most załamie. Nie, wow. To jestem w szoku. Tutaj damy radę jakoś zejść tak po ludzku. Drake się nie chwycił, więc wywnioskowałem, że to musi być bezpieczna wysokość, która pozwoli nam tutaj spaść i przeżyć. Nie mamy tutaj tego typowego paska życia, więc to działa na takiej zasadzie, że albo mogę zeskoczyć, albo nie. I co teraz? Strzałka każe przejść tam, co? Tam jest kolejna strzałka ewidentnie, więc może nie będę tam się kłopotał z wysiadaniem. Bo jeżeli coś tam pewnie będzie, to ewentualne coś czuję, wiecie... Skarby, skarby mnie tak nie interesują, nie na tyle, żeby przerywać exploring. No i dobra, tutaj mamy kolejną strzałkę, która ewidentnie prowadzi jakoś... tutaj, w prawą stronę, dobra. Gdzie znajdziemy kolejną, trzecią?
na tej wysepce. Może tutaj jest coś ukryte? Wygląda jakby coś tam było, ale chyba jednak nie ma. Ojojojojoj, tutaj też jest strzałka. Ta strzałka prowadzi ewidentnie, no powiedzmy, w morze. Mam wrażenie, że tutaj są niektóre rzeczy pod wodą. O, tutaj widzicie? Tu jest chyba kolejna strzałka. Ej, patrz! Tam jest kolejna strzała. Podwodna, kurwa. Dobra. Ta strzałka prowadzi jakoś mniej więcej tutaj. Trzeba wypatrywać takich lekko podtopionych wysepek. Dobra. Ta prowadzi troszeczkę bardziej w tą stronę. Widać tutaj takie, wiecie, płytko pod wodą, ale jednak są tutaj zaznaczone takie miejsca, które nie wiem, jak jest odpływ, to się zmniejsza poziom wody. Chuj wie, nie znam się na morzu. Dobra, teraz płyniemy mniej więcej tam. Uuu, jakiś maszt tam widzę. Coś tam się znajduje ewidentnie na tej wysepce. Ale nie mamy tam płynąć, mamy płynąć tam. Chyba, że nas wykręci i tak w tamtą stronę. To by było takie trochę chłamskie. O, uuu, to każe wejść do jaskini. Okej, strzałki. Jesteście moim bogiem teraz. Będę was słuchał, nieważne co. Dobra, tutaj chyba będę musiał wejść jakoś tędy górą, mam wrażenie. Ponieważ mam to tak tutaj wykształcone, tam nie wejdę. Dobrze się zapowiada. A, chuja tam schody, widać od razu, że tędy muszę poprzeskakiwać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że zaoszczędziłem sobie teraz podejścia do tych schodów i dowiedzenia się, że nie wejdę tam. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak! Cholera jasna, wyprzedził mnie na prawo. Znajdujące się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. Dobra. W sumie. Moim zdaniem to coś niesamowitego. Muszę wam przyznać, że przy każdym odcinku Uncharteda sporo męczę się nad audio, ponieważ ta gra ma strasznie niezrównoważone audio. Do oglądania, do grania, znaczy się, wszystko w porzo. Gorzej jest, kiedy zaczynamy już tworzyć materiał, którym, wiecie, ja chciałbym, żeby były wszystkie dialogi słyszalne i wszystkie strzały słyszalne, to już się robi troszeczkę gorzej. Trzeba się mocno bawić poziomami audio w odpowiednich miejscach, bo inaczej tego nie podgłośnię, tego nie przyciszę, to będzie taka trochę dupa. Ale ostatecznie mam wrażenie, że udało mi się już doprowadzić do tego, że są w miarę w porze te dialogi. Hej, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie... Jezus! Myślałem, że spadnę, o panie! No co, co tak się drzesz, kurwa? Huśtaj się na tej linii i jedziemy dalej! Nie ma narzekania, panie, jak chcesz ze mną iść na przygodę, to musisz nadążać. Zwiastun subtelnego minimalizmu. No co? A kto bogatemu zabroni, nie? Shit, jak to wygląda epicko. Ten mogę przeskoczyć? O, mogę, dobra, bardzo chętnie to zrobię. To wygląda na taką... Wow, shit! To wygląda na taką trochę mniej oczywistą ścieżkę, więc czemu nie miałbym ją pójść? Mam jakąś broń? No jakąś tam mam, ale na razie ją schowam. Ale co ja się oszukuję, kurde? To i tak wszystko prowadzi do tych drzwi, które są zawalone. Oczywiście. O, spójrz. Główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. Obviously. Najwyraźniej budowlańcy Avery'ego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. Musimy znaleźć inną drogę. No chętnie, tylko gdzie? Jakoś przejść przez to. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jakoś górą przejść. Czy po tych skałach? Tam są jakieś takie wyżłobienia, po których dam się radę wspinać? A może po prostu muszę wejść po tych kolumnach, które się tutaj znajdują? A może zaraz mój braciszek się zacznie wymądrzać i oczywiście... ty, Nathan, widzisz to? A ja wtedy będę musiał pójść tam, gdzie on coś widzi i gotowe. A może... O, ty, tutaj mogę się powspinać, dobra. Jakieś takie brązowe, lekko jakby osrane skały zawsze sugerują miejsce, gdzie się damy radę wspiąć. Standardowa logika każdej gry, gdzie się da wspinać. Ej, Sam, pomóż mi. Hono. Krzoki mi się zrespiły. Dobra, trzymamy trójkącik, maszowanie trójkątu nie ma większego sensu. Dlatego jak pamiętacie, jeszcze w Szkocji sobie to przełączyłem na trzymanie. O, panie, jakie tutaj, jak lubię te sekwencje. Jak lubię te sekwencje. Łowcy skarbów. Gadają mi. Sekwencje, gdzie po prostu łazimy, podziwiamy, wspinamy, zagadki. Walkę też lubię od czasu do czasu, oczywiście. Ale strasznie też lubię te sekwencje, gdzie po prostu łazimy, wspinamy się. Jakieś zagadki, może na myślenie, może takie otoczeniowe. Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dyzmy. Ale nie wiem. Dobra, tutaj jakieś schody padły, na ten mościk pewnie się muszę jakoś dostać, tutaj mogę go podrzucić, albo on podrzuci mnie, ja jego, no, nadeszła jego kolej w końcu. Tylko weź się tam rozejrzyj, no jasne. Chociaż, już ja wolę być tym podrzucającym, bo... No i jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment.
Wolę być tym, który wpycha drugiego na górę, ponieważ wtedy to nie ja muszę się zastanawiać nad tym, jak mu zrobić drogę na górę. Żyjesz? Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Nie ma czasu do zmarnowania, wchodzimy od razu. Tam dam radę przejść, ziomek, ja tam, ja kurwa wszystko widzę już. O, ja już wszystko widzę, tędy pójdziemy. Nie, nie znajdzie nic i powie, idź bokiem, ziomek. Hej, jesteś tam? Oj, Nathan, jeszcze się nie nauczyłeś, jak to działa i w ogóle gdzie on się kurwa podział? Aha, pobiegł czegoś szukać, ale jednocześnie w tym szukaniu mnie zostawił. Odrzuciłem. O Jezus Maria, dobra, nie dałem mu nawet dokończyć. Już się tu wgramoliłeś? Gdzie ty byłeś? Szukałem sposobu, żeby cię tu wciągnąć. I znalazł skrzynię, nagle. Dobra, przeskocz na drugą stronę. Kurwa, nie dałem mu nic powiedzieć, bo za szybko progresuję. Za dobry jestem po prostu. Wszystko w porządku? Tak, jak najlepszym. Nie zatrzymujmy się. On gadał o swoim małżeństwie, a ja w ogóle go nie posłuchałem do końca. Dobra, czyżby tutaj znalazł tą skrzynkę, co? Czy może... A dobra, leży tu jakaś inna skrzynka, jesteś wytłumaczony. Nie ma przejścia, co? Czemu ja czuję, że ta skrzynia mi się jeszcze może przydać? To nie jest potrzebne. Już tu jesteś. Chodźmy dalej. Wyjebane. Ciekawy jestem, czy jakbym poczekał dość długo na niego... Nie, przesunę tego, dobra. Czy jakbym poczekał dość długo na niego, to by mi zrzucił tą skrzynię i by było po robocie. Czy może tak czy siak, musiałem tam wejść, żeby on, wiecie... To sobie już zawinę, bo czuję, że się zaraz tutaj przyda, żeby się gdzieś zrzucić, huśtnąć. O, ewidentnie nie tutaj, ale ja myślę, że ja muszę gdzieś tam przejść. No, ewidentnie muszę tam przejść. Hopa! Dobra, tutaj małe ryzyko podejmuję. Jest okej. Okay. Chyba tędy mamy przejść. Niestety ślepy zaułek. A chuj. Dobra, no to wracamy. Aha, sprytnie, ślepy zaułek. No, tego to się nie spodziewałem. Już myślałem, że skoro tutaj kurwa wlezę, to to raczej będzie to. Może z drugiej strony coś. Tutaj się mogę jakby czegoś chwycić. Mam wrażenie, że tam muszę wskoczyć. I tam są jakieś miejscowy, gdzie da się wejść. Tylko jak tam ostatecznie, wiecie, się przedostać? Tam jest ta wieża, na której byliśmy chyba. Na pewno uda się tam jakoś dostać. A. Tak daleko tej liny nie wyciągnę. Czy ja tutaj przeskoczę? Troszeczkę za wysoko chyba, żeby skakać. Tak też, tak mi się wydaje. Może jakbym tam na dół zszedł i jakoś sobie poskakał po tych? Na pewno wiąże się to z tym, z zaczepianiem się o to. Więc zaczepmy się tutaj. Zaczepiaj, ziomek, teraz, L1, dobra. Muszę być zaraz obok? A, dobra, never mind. Tutaj. O, tutaj mam wrażenie, że to jest to. Te chwytaki tutaj doprowadzą mnie do sukcesu. Rękę wyciąga, hopa. Dobra. Tu jest zejście na dół. Co teraz? Świetnie, idę za tobą. O, tutaj mogę się czegoś chwycić. Patrzcie, jak schowane było skurczysyństwo. I tutaj. Hopens! Ojej! Dobra. Where to now? Gdzie teraz, gdzie teraz? Dobra, dobra. Idziemy tutaj, tutaj, teges. I pięknie. I co, na drugą stronę? Na drugą stronę. A sam gdzie? Ten... No, widać, który był tym lepszym z dwóch braci, hehe. Dobra, tutaj widzę, mogę się wspinać. Tam i tam i tam. Mogę też tak najzwyczajniej w świecie chyba przejść sobie na drugą stronę tutaj. Która opcja jest prawidłowa? A chuj by to wyczuł. Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Super się huśtnąłem. Moc ogromna się ze mnie wykrzesała. Ja się czuję zajebiście, bracie. Nie wiem jak ty, ale to był na pewno ślepy zaułek. Czuję, że moja trasa doprowadzić ma mnie gdzie indziej. Czy ja mogę po tym biegać? To wygląda tak bardzo ślisko. Hopa, tutaj... O, Bożeż jedyny, myślałem, że padnę. Nate, nie rób mi tak więcej. Nie chcę takich stresów. Czy wy widzicie te kurwa kamienie, jak on się tego trzyma? Ja pierdolę. Na kogoś to przez 2 lata sobie pracował w jakimś tam lajtowym nurkowaniu i szukaniu śmieci, okay, to gość ma uścisk mistrza świata. God damn it. Widzicie, gdyby te pieprzone drzwi nie byłyby zawalone, to o ile prostsza by była nasza podróż tutaj. Tu mamy jakąś wieżę, chętnie bym ją sobie obczaił. Zobaczymy, czy tutaj się cokolwiek znajduje. Kolejny kompas, maybe? A może będzie zawalona i zamknięta po prostu w środku. Jest skarb na pewno. I zamknięta od... Okej. No to chuj. Tak zwany. No to tak zwany chuj. No łazimy, ale... a nie, mogę się bokiem tutaj wspiąć chyba. Czy do czegokolwiek mnie to doprowadzić, to po prostu kolejny ślepy zaułek.
To bardzo dobre pytanie. Zobaczmy, no. Po coś ta wieża tutaj jest. To sądziłeś, że kiedyś będziemy odstawiać takie numery? Nie, nie sądziłem. Chyba muszę użyć tej wieży, żeby dojść dokądkolwiek dalej, no. To jest po prostu środek transportu chyba i tyle. Trzeba stąd zejść. No chyba trzeba, ziomek, chyba trzeba. Bo w odpowiednim miejscu najlepiej. Ja tutaj widzę, że mogę się tego chwycić i przejść tam tak jakby na drugą stronę. Czy tutaj się znajduje coś ciekawego? Wątpię. O, no, skarb, no. Oczywiście. No dobra, Błocko mnie czeka. Co zrobisz? Czasem trzeba po prostu wskoczyć w ten. Wskoczyć w błoto, no. Świnie potrafią, to ja potrafię. Cysterna, jaką widziałem. Zaraz, a pierwsza? Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Wow, panie. Dobra, tam się będę musiał chwycić i przeskoczyć na drugą stronę, więc zróbmy to normalnie, sprawnie i zabawnie. Wihuuu! Yeah! Kawabanga, bitch! Sam! O, te outplaye i triki tutaj. Tam się mogę zaczepić? Ja pierdolę, jak daleko. Dobra, tutaj to już... jak zajebałem w ścianę. Tutaj to już chyba muszę na dół zejść po prostu, takie mam wrażenie. Przeszedłem przez te drzwi, co teraz? Prościzna! Sami prowadź, gdzie on jest w ogóle? Wisi tu nade mną, czy... Tak, wisi. Dobra, te linie jakoś tak się dziwnie bugują czasami wizualnie. Ale robią robotę, więc nie będę narzekał. Gdzie teraz? Krzyż się tutaj odbija na podłodze. Tu mogę coś obadać, na Gaveriego. Aha, dobra, to tyle? Tyle od ciebie dostanę, Nathan, za popatrzenie na to? No dobra, okej, muszę się chyba z tym pogodzić. Dobra, ja bym... Aha, tam jest to zawalone wejście i nic więcej. Dobra, YOLO, stanę na tym. No i proszę. Nic innego mi gra nawet nie sugeruje, więc... Właśnie mechanizm się God damn it. O, nie. Jakoś na pewno tam wejdziemy. O, podnosimy, ziomek, co? Okej. Okej? Może być hardkorowe, ale spróbujemy. Kurwa, mać takie ogromne drzwi. Dwóch gości to jest w stanie podnieść, panie. Na razie myślę o swoich plecach. No, lędźwie stare to ci wysiądą normalnie do zera. O ja, panie, patrzcie. Wow, Jezus Maria. Przed nami kolejna próba. To się kurwa doprosiłem zagadki chyba. Jezus Maria, co tu się dzieje? Koło do sterowania statkiem. Słoneczko świeci, co? Co to znaczy? Obracaj. Wow, mogę kulę obrócić. Ja jebie, kamerą mogę obracać. Ja pierniczę. Wiecie, no to najechałem. Aha, tutaj takie ten. A czym ja mogę obracać? Tylko... Czym ja mogę obracać w ogóle? Czy... Aha, obracam tym, na co się patrzy. Nie. Co się kurwa obraca? Oprócz tego, że te mechanizmy. Ja jebie, jakie to szalone jest. Dobra. Inaczej. Wiedźmy. Symbole nie odpowiadają tym świetle. Symbole niech odpowiadają tym świetle. Dobra, okej. To tutaj dojedziemy tym. I czy to jak tym najadę tutaj, to będzie git? Aha, kurwa mać, to ja więcej niż jednym obracam i ja pierdolę. Jezus Maria, dobra, tutaj jest jedno światło, tutaj jest drugie światło. No tutaj jest M, czy jakieś... Kurwa, o chuj tu chodź w ogóle, co się kurwa dzieje? Jakie to jest crazy. Obracam tylko tą kulą, tak, zdecydowanie obracam tą kulą. Symbole niech odpowiadają tym świetle, świetnie, no. Też na to wpadłem. Tyle. Teraz już niczym nie mogę kręcić. Tutaj jeszcze jakby taka połówka światła pada, ale ja kręciłem też czymś u góry cały czas. Ja pierdolę, jak to jest szalone. Dobra, moment. Tutaj jakieś światło pada. Tutaj pada pół światła. Ja autentycznie, kurwa, nie do końca ogarniam. O, chuj chodzi nawet. To najeżdżam tym symbolem. Jest, kurwa, identyczny. Super. Najechałem tutaj. I co mi to daje? No niestety chuja mi to daje.
Teraz jak klikam, to tutaj się obracają jakieś takie pierdółki. Nie do końca rozumiem, o chuj chodzi, niestety. Tam światło wyżej już nie pada, tam jest jakiś symbol kobiety. Tutaj się kurwa jakieś... Aha! Jezus Maria, dobra, ja pierdolę. Czekajcie, czy to gówno się kręci tylko jak jest na tych? Nie. To się kręci jak jest na tych. O kurwa, ta kula jakby... O, ona ma jakieś połówki, o ja pierdolę. To moment, nie zauważyłem, że ta kula ma jakieś takie dziwne połówki. Może teraz się coś stanie. Połówka będzie oświetlona. O, wow, kurwa, mać. A to co? Ej, patrz. Co się porobiło? Kapitanowie. Jest Bonnie i Baldridge i Albasra i jak mu tamten? A, dobra, teraz innymi kręcę, co? Mogołem. Służył na Gansu. Obratał się z Evelyn. Podobno miał zostać stracony, ale uwolnił się w czasie bitwy i udało mu się wysadzić skład z prochem. O, Avery z wdzięczności wziął go do siebie? Dokładnie tak. A ten drugi? Ponoć to jest chyba w tej chwili okej, okay, ale nie jestem pewien. Pokrywają się te światła teraz? Pokrywają się, dobra. Zresztą muszę tylko to prawo obrócić. Ja znajdę tylko miejsce, gdzie się tylko to prawe będzie obracać. Chyba znajdę w tym miejscu. O, i teraz będzie git. To musi być tak, no tak specyficznie. Właśnie nie w tą stronę, tylko z lewej górnej na prawą dolną. To będzie chyba teraz. I teraz się chyba zgrają. Teraz wystarczy je przesunąć. No, żebym ja kurwa od początku rozumiem, że muszę najechać tymi kulami na mechanizm i wtedy wskakują. No i się zaczyna. Kto to kurwa rozkminił w ogóle? Zobaczmy. Joseph Farrell, William Miles, Tariq bin Malik i Christopher Condent. To już ośmioro. Dobra, ostatnie teraz, co? Ej, patrz, te symbole wciąż się obracają. Pokręcone. Ten bin Malik wygląda mi na mało. Aha, dobra. Dobrze myślisz. Słuchajcie, bo tutaj... Tak daleko od Berberii. Czy ja muszę to obrócić, żeby to jakby samoczynnie powskakiwało, takie mam wrażenie. A nie, przepraszam, są dwa. Jest męski i żeński, co? Dobra, okej. Ile mam tych platform do obrotu? Czy jest takie ułożenie, w którym dam radę obracać tylko jednym, a nie dwoma naraz? Tak, takie. Dobra, czekajcie, czyli to damskie ma być krzyżykiem w dół. To poobracajmy to w takim razie. To się nie obraca. Nie, nie, dobra. Jeżeli to jest takie proste, jak mi się w tej chwili wydaje, to powinno być ok. Dobra, teraz obróćmy tylko tym. Nie, teraz oba się będą obracać. Muszę znaleźć inną pozycję, takiej, w której, wiecie, będę kręcił tylko tym męskim w tej chwili. Będzie tutaj? Będzie, dobra, ok. Strzałka ma być w prawy górny róg. To chyba tak. Ok, dobra. To cofka i powinno to już pyknąć teraz. O kurwa mać! A bo to się jeszcze obraca sam. O, zapomniałem kurwa, że to się też kręci jak ja kręcę. Jezus Maria. To jest specyficzne, bo to... Jak się teraz jak pójdzie się o jedno pole jakby do przodu, to teraz musi być obrócone o jeden w lewo i to też musi być obrócone o jeden w lewo. Więc każdy z tych jakby muszę obrócić prawie o 3... Jak ja teraz zrobię tak... A, to się nie obraca dokładnie o 300... Jezus Maria, a żeście kurwa wymyślili! Te ostatnie to już naprawdę mi krwi napsują w chuj! Tutaj też naprawdę, jak to za długo zajmie, to ja utnę tą zagadkę po prostu, bo zanim ja to poprawnie sobie w głowie ułożę, to miną kurwa wieki. Okej. Muszę sprawdzić odległość, kiedy pada na nie światło. Aha, czyli obroty obracają bardziej niż ja mogę to ręcznie obracać. To jak to ustawię... Udało ci się! Już? O, tak! LOL! Jaki random, o kurwa! I reszta załogi. Na totalnej Richard losowości. Bond, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz.
Chyba wiem, dokąd iść. Co my tutaj mamy? Zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. A gdzie Avery? Brakuje naszej gwiazdy. Aha. Dziwne. Z Avery'ego duchem trzeba będzie zaraz walczyć. Pojedynek na wyzwiska barowe. O kurwa, to nie wygląda dobrze. Platforma i dźwignia. Aż się kurwa prosimy o to, żeby nam się coś stało. No ale dobra, trudno. YOLO się mówi. I pociąga się dźwignię. Jedziemy. No dobra, dokąd teraz? Tu będziemy walczyli z mumiami zombie. Jasny gwint. Twój posąg Avery'ego się znalazł. Ohoho, wyjechał. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Był szefem, prawda? Tak. No to chodźmy, zobaczmy, co dla nas ma. To jest ta pierwsza wysepka, na której wylądowałem. No tak, zdecydowanie. Trochę tu wysoko. Gdzie nasza łódź jest w ogóle? Nie wiem, gdzie jest kurwa nasza łódź. No ale to nieważne. Chyba musimy wskoczyć do wody. YOLO! Okej, dobra, nie chodziło o wskoczenie do wody. Nope. A zostałem kurwa oszukany. Myślałem, że do wody mamy wskoczyć. Come on, man. Tylko szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle? Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. O, na poprzednich wyprawach to zawsze pod koniec się działy największe i takie kurwa jaja, że w ogóle z niczym się nie równało. No patrzcie, jak się linka nasza przydaje. Możemy na niej jeździć w ogóle. Nie zerwała się. Bosko. No, stary, to on pożyczył od tego gościa z Primala. Pan pierwszy, kapitanie. Spoko luzik, ziomek, ja sobie tutaj pozeskakuję i na główkę! Nie, chuja tam, nie, odmówił na główkę. A dobra, spoko, no. Ciekawe, czy się tutaj mój brachol teleportuje, jak odpalę łódź. Nie? A mogę odpłynąć bez niego? A nie, no oczywiście, pojawił się, okej. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Tak, w miarę się orientuję, dzięki ziom. Zobaczmy, co ta wyspa z pomnikiem kryje. Dosłownie ręce mi się trzęsą. Tak, znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. No to zajaraj, panie. Może jedno i drugie. Dobra, pomnik się pokazał, tylko co w związku z pomnikiem w ogóle na burzę się zbiera? Uch. Wcale przez nią nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć. No właśnie, raczej tak. Oj, zaraz będzie ta kurwa akcja z tym sztormem. Jak nic. Widzicie, co się z pogodą dzieje? No to zdecydowanie zaraz będą te jaja ze sztormem. Jak się tam woziło? Jesus fucking Christ. Którędy, kurwa? Tędy? Nie pamiętam już. Jak się tam woziło? Z której strony? Tędy dam radę? Chyba? Nie? Nie. Tutaj są schody! Dobra, zapewne spojrzymy na jakąś inną wysepkę, do której będziemy musieli dopłynąć właśnie podczas sztormu, kiedy to będą napierdalać na nas przeciwnicy. Jak to było na samym początku gry. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Kurwa, jaki pomnik z wody wyjechał, jak... Ja zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak oni te paręset lat temu niby konstruowali takie rzeczy. Jak się takie kurwa jaja działy w świecie, jak się dzieją w Unchartedzie niby. No, chodź, sam. Co, sami podgląda i zobaczymy. Nie, czyń honory. O, dzięki, ziom. Okej. I do góry. No to co, zobaczymy, no, dobra, co zobaczymy przez lunetę. Co my tu mamy? No, okej. Cóż no, na razie idąc za tymi wskazówkami, raczej no jesteśmy na dobrym jest tropie. Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa! Nie widziałem kształtu czaszki. To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszku. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Co? Mówię okej. Okay. Nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Okay. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Hmm. O, przeciwnicy, tak jak mówiłem. Czyżby Rave? No a kto inny? Nie wiem. Papa Ameryka, kurwa? Nie wiem, o kogo mógłbym mieć w ogóle na myśli.
Dobra, moi drodzy, zanim się rozwinie jakoś konkretnie fabuła, zakończymy niestety ten odcinek, ale spokojnie, to jeden z prawdopodobnie trzech dzisiejszych, więc dostaniecie dalszą dawkę informacji, prawdopodobnie mniej więcej dokładnie w chwili, kiedy kończy się ten, będziecie mieli już dostępny kolejny, tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić tego filmu, trzymajcie się i pa pa, ha ha!